Wolontariusze, którzy są najbliżej z pacjentami, to są wolontariusze wolontariatu opiekuńczego. Możemy podzielić ten wolontariat na takie trzy główne gałęzie. To jest wolontariat medyczny, w którym wolontariusze biorą udział w czynnościach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Są też na pewno dużym obciążeniem dla personelu. Wolontariat niemedyczny to te czynności, które polegają bardziej na towarzyszeniu pacjentom. I na koniec jest jeszcze wolontariat porządkowy, czyli wolontariusze, którzy mniej bezpośrednio biorą udział w takim kontakcie z pacjentem, a bardziej pomagają przy sprzątaniu, przy porządkowaniu oddziału na różne święta czy na różne uroczystości. I to jest z kolei też pomoc bardziej dla pracowników salowych, dla niemedycznych. Mam na imię Renata, mam 30 lat, jestem pedagogiem. W wolnym czasie pomagam jako wolontariusz w hospicjum. Witam, nazywam się Bernard Skwara, mam 53 lata. Jestem sprzedawcą w sklepie z lakierami i materiałami samochodowymi. Wolontariatem hospicyjnym zajmuję się od 7 lat. Nazywam się Krystyna Kobylec, jestem babcią dwojga wnucząt. Jestem na emeryturze. Dzięki temu dysponuję wolnym czasem, który chętnie spędzam na wolontariacie w hospicjum. Mam na imię Danuta. Jestem żoną, matką, babcią. Przy okazji od 15 lat kierownikiem kadr kopalni Budryk. Od 8 lat przychodzę do hospicjum jako wolontariusz medyczny. Moja praca zawodowa, a posługiwanie chorym w hospicjum, to zupełnie dwa różne światy. Tempo pracy zupełnie inne, również priorytety inne, a w hospicjum jest wyciszenie, jest posługa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Na Chińczyka byliśmy umówieni dzisiaj. No. Tak? To pójdziemy do tego drugiego pokoju, dobrze? Pomalutku, pomalutku. I w tym świecie korporacyjnym, i tutaj w hospicjum jest walka o przetrwanie, ale to są zupełnie dwa różne światy. Tam mówimy o pogoni za pieniądzem i za awansem, a tu mówimy o uciekającym życiu. Pamięta pan, jak się gra w Chińczyka? To rozmowa. Praca w hospicjum nauczyła mnie wartościowania. I trzy. Tym samym. Tym samym, tak. Raz, dwa, trzy. To teraz ja. Cztery. Nie jest istotny awans nawet w pracy. Bardziej istotne jest, kiedy chory uśmiechnie się, bo to może być uśmiech ostatni. Ja mam tylko dwa. A pan ma dzieci też? Oj, dzieci. Dorosłe już. Urodziłem, poumierałem. Porodziła. Żona porodziła i chłopców pochłała. A żony później, no, ciężko. To pan przeżył sporo. No, 30 lat. 30 lat już pan jest sam. Nie zawsze chorego stać na uśmiech i dlatego największą satysfakcję w hospicjum daje mi jego spojrzenie. A jeśli już nie ma siły na podniesienie powiek, to da się wyczuć od chorego, że akceptuje moją obecność, że chce, żebym przy nim była. Da się to wyczuć. Za górami, za lasami, za dolinami. Pobili się dwaj górale ciupagami. Hej, górale, nie bita się, ma góralka dwa warkocze, podzielita się.
Brawo. Przychodząc na oddział, staram się ludziom dać choć troszkę szczęścia i zdarzyło mi się, że kiedyś bardzo chora pacjentka zadała mi pytanie, czy nie lepiej byłoby, gdybym już umarła, bo przestałabym być ciężarem. Wówczas poprosiłam tę panią o modlitwę w mojej intencji, żebym szybciej chodziła albo częściej się uśmiechała. Czyli, tak trochę nieładnie powiem, dałam tej pani zadanie do wykonania i to sprawiło, że na powrót odzyskała potrzeby życia, bycia potrzebnym. To największa radość jest, kiedy można sprawić, że ktoś drugi się uśmiecha. Teraz pan. Dwa. Każdy z nas chce być potrzebny do samego końca. Najgorsze jest czuć się zbędnym. Ma pan na imię Rodion. Proszę mi powiedzieć, skąd się to wzięło? Skąd pan pochodzi? To pochodzi, znaczy się, z mojego dziadka. Aha. I to właśnie było tak, że osiadlili się w Raciążku. To jest koło Ciechocinka 7 kilometrów prawie. A jak pan trafił na Śląsk z tego Ciechocinka? No, werbowali w Aleksandrowie. Do pracy. Dawali te bilety darmowe. Mówię, a jadę zobaczyć. No i przyjechałem. Skończyłam 61 lat i zastanawiałam się nad zrobieniem czegoś dla siebie. I już miałam gotowy plan. Chciałam pójść na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale jak mówią, nic w życiu człowieka nie zdarza się bez przypadku. Ja rodziny nie mam. Nie ma pan. Ja jestem wdowcem. Aha. I sześć lat. Już jestem wdowcem. Po wielu latach niewidzenia spotkałam się z moją byłą sąsiadką i ona mi opowiedziała o hospicjum, o wolontariacie. Czy nie za wysoko pani leży? Ja bym może obniżyła tak, troszkę to tak. Prawda? I poprawić poduszkę. Poprawić poduszkę. Co? Czy taki malutki Jasiek nie byłby pani potrzebny? Nie, nie. Byłoby po prostu nie. Tak, tak jest dobrze, tak? I zapaliła we mnie taką iskierkę, a może zrezygnować z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednak pójść na wolontariat. Ja przemyślałam i stwierdziłam, że jak nie spróbuję, to się nie dowiem, a nuż się nadaje. Pięknie pani wygląda. Ślicznie. Dziękuję. Ładnie falują. No i tak kroczek po kroczku zaczynałam być wolontariuszem niemedycznym, czyli już chodziłam pacjentom do sklepu, parzyłam już herbatki, kawuśki, już zaczynałam karmić. No i to, co miało być tylko na próbę i tylko na chwilę, już trwa 8 lat, nie licząc tej rocznej przerwy z powodu pandemii. Jest wszystko. Dziękuję. Ja też dziękuję. Za dobry uczynek. Dziękuję bardzo, jest to bardzo miłe. Jest to coś cudownego. 4 lata temu spadła na mnie taka informacja, diagnoza rak. Będąc wolontariuszką, miałam okazję poznać sytuację z jednej i z drugiej strony. Nagle stanęłam po drugiej stronie bariery. To jest walka na śmierć i życie. I tu walka jest konieczna, bo nie można się poddawać. Trzeba walczyć do ostatniej chwili, bo można dużo wygrać. Ale to się cieszę, że my jakoś tak i wolontariusze i... Po prostu wy jesteście moją rodziną. Tak, tak, tak. Zastępcą. Nagle się pan córki dorobił w mojej osobie. Jak fajnie, cieszę się bardzo.
Mój tato zmarł, ja nie mam ojca, także też bardzo się cieszę, że mam nowego tatę. Ja to już mamy zwyczaj wpisywać się na dyżurnie. Jako pięciolatek zachorowałem na zapalenia opon mózgowych i przeleżałem w szpitalach ponad rok. Nie było wiadomo, czy po przebytej chorobie będę chodzić. Dzień dobry. Menienko, noga tu. Ustawiam, jak się ustawić? Tak, nie? No tak. Wiem, co to jest cierpienie. Wiem, jak to jest, kiedy się czeka na pomoc. Kiedy się jest zdanym na łaskę innych. Mogę się pani... Ja, no pewnie. Tu, niech pani poczeka, przykryjemy nóżki. Jak ich tak gorszą, to... Nie. No. Nie będziemy gorszyć. Zanim zacząłem pracę w sklepie z lakierami, pracowałem jako pielęgniarz. Jestem z wykształcenia, jestem pielęgniarzem. Pracuję w tej chwili tylko od poniedziałku do piątku w normalnych godzinach. Więc jakby mam więcej czasu, żeby poświęcać je swoim pasjom. A jedną z moich pasji jest właśnie pomaganie innym. Tak jakby pani coś potrzebowała, wszyscy w tych żółtych koszulkach to wołać, nie? Jesteś kochany. Wszyscy tacy jesteśmy. Aha. Nas tu jest więcej. Jestem dużym chłopem i jest mi łatwiej udźwignąć, przenieść czy ułożyć pacjenta. Jestem chłop stąd, ze Śląska. Jest robota do zrobienia, to się ją robi. A jak się ją robi, to się ją robi dobrze. A jak pacjent jest zadowolony i nic go nie boli, to robota jest zrobiona dobrze, wtedy ja jestem zadowolony. Jesteśmy sobie naprawdę nawzajem potrzebni. Po prostu dajecie dla chorych serce. I to jest ważne też. Ale panie rodzinie, to jest tak, że dobro zawsze powraca. Także my też z tego mamy niezły zysk. Ajej, nie. Ta, po chłopsku, jeszcze tak, no. A to teraz. Dziękuję. Chociaż cały czas w głowie powinienem mieć, to czasami zapominam o tym, wszystko to, czego uczono nas na szkoleniach, bo nie chcę powiedzieć, że jestem odporny na jakiś taki stres związany z odchodzeniem naszych pacjentów. Przeżywam i może nie tak emocjonalnie jak inni, zwłaszcza dziewczyny, to one często płaczą po kątach, ale to jest miejsce, w którym dobrze się czuję, w którym się realizuję i staram się jak najlepiej, no tyle. Po operacji jednej, po udaru, to mnie zabrali tu. Ja w ogóle nic nie umiałam mówić, bo to udar drugi. Miałam guz taki duży na piersi, to mi wyczuł wszystko. Ale co zrobić, nie? Dorastałam w takim przekonaniu, że trzeba ludziom pomagać, że trzeba tym ludziom starszym towarzyszyć w chorobie. I gdzieś tam to pragnienie pomagania bez wynagrodzenia, że tak to nazwę, budziła się we mnie już od samego początku mojej pracy. Zaczęło się od tego, że znalazłam na internecie informację o potrzebie kwesty pierwszolistopadowej właśnie na rzecz hospicjum i pomyślałam, dlaczego nie. Zgłosiłam się na taką kwestę. W momencie, kiedy szłam po odbiór puszki korytarzem hospicjum, poczułam taką potrzebę, żeby tutaj po prostu wrócić jako wolontariusz i pomagać tym ludziom, być przy nich. Do wolontariatu hospicyjnego może zgłosić się każdy i każdy może spróbować swoich sił. Trzeba przejść cykl szkoleń. Szkolenia składają się z dwóch części. To jest część teoretyczna trwająca 5 tygodni, składająca się z wprowadzenia, szkolenia z zakresu pielęgniarstwa, szkolenia lekarskie z zakresu fizjoterapii, psychologii. Po tym następuje część praktyczna trwająca 3 miesiące. Niestety po przejściu takiego cyklu szkoleń nie każdy decyduje się na pozostanie w szeregach wolontariuszy. Czasem wydaje się, że coś możemy zrobić, po czym po przejściu takiego szkolenia i zderzeniu się z rzeczywistością dochodzi do nas, że nie damy rady po prostu ponieść ciężaru wolontariatu, bo wolontariat też niesie ze sobą pewien ciężar. Zderzenie z rzeczywistością jest
zupełnie inne, tak? To jest jednak kontakt z osobami chorymi, z nowotworami, z osobą, która umiera. I podjęcie decyzji, że zostaje, to nie była łatwa decyzja tak naprawdę. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim tym, co pomagano, naprawdę jestem gotowa na wszystko. A to mnie cieszy, że człowiek jeszcze tyle ma, ja nie mogę powiedzieć, to szczęście jest. Człowiek się cieszy z życia, bo swoje przeżyłam, swoje, no ale niech będzie tak dalej, jak jest. Jest to uczucie ogromnego szczęścia, że możemy tym ludziom starszym pomóc. Naprawdę. To jest prawda. To jest nie do opisania, to szczęście, które rozpiera serce. Bardzo cieszę się. Hospicjum to jest taki mój azyl, taki mój odpoczynek od codziennego zabiegania, bo dzisiaj świat pędzi. Gna, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dokąd, a tutaj przychodząc ten czas się jednak zatrzymuje. To daje bardzo wielką satysfakcję, poczucie takiego spełnienia, radości. I tak naprawdę ten uśmiech tych pacjentów to jest dla mnie takie najpiękniejsze wynagrodzenie, którego się po prostu nie da wyrazić słowami. Wolontariusz jest często tą osobą, która może dotrzeć do pacjenta, bo pacjent nie o wszystkim będzie chciał powiedzieć swojej rodzinie, żeby ich nie martwić. Nie o wszystkim powie personelowi medycznemu, bo może nie chcieć skupiać na sobie uwagę. A wolontariusz to jest ta osoba, która jakby jest gdzieś po środku. To jest bardziej może nawet taki partner i towarzysz dla pacjentów. I jakby to też jest ważne, żeby w ten sposób przygotować wolontariuszy do bycia w oddziale i bycia z pacjentami, żeby ich zabezpieczyć przed stratami, które będą przeżywać. Praca w takich warunkach trudnych może powodować taką permanentną żałobę, bo wolontariusz nieprzygotowany odpowiednio może czuć, że on ciągle z kimś się żegna i ciągle coś traci. Do zobaczenia do jutra, pani Janeczko. Dziękuję. Miło było. Pan chyba to wygra. Proszę. To jest bardzo miłe, że pamiętacie o hospicjum jako lecznicy w pewnym sensie, bo tutaj leżą ludzie chorzy i jeszcze nas odwiedzacie przy takiej okazji jak Wigilia, bo byliście niektórzy na Wigilii, jak, w ogóle, brak mi słów po prostu na określenie tego, co wy robicie. Praca z pacjentami onkologicznymi to jest duże obciążenie psychiczne. Zarówno i dla personelu, jak i dla wolontariuszy. Dlatego wolontariusze mogą liczyć na wsparcie. W każdej chwili może liczyć na pomoc psychologa hospicyjnego, który pomoże mu zdjąć ten ciężar lub w jakiś sposób rozładować emocje nabyte przez pracę z pacjentem. Wolontariusze są dużym wsparciem sami dla siebie. Po prostu tworzą pewną społeczność, w której mogą sobie nawzajem pomagać.
wolontariat to tak naprawdę jedna wielka rodzina. To są ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas, wkładają swoje serce i służą pomocą ludziom, którzy tego wolnego czasu i tego serca potrzebują. To widać chyba, że ja się cieszę. Nie. Ale tak pokażemy, tak jak pani pokazała na tym zdjęciu, tak? Tak. O, tak. Niech żyją. Wolontariusze, którzy są pomocni na każdym kroku. Bez nich byłoby bardzo ciężko. Gdybym miała zachęcić kogoś do posługiwania w hospicjum, to poprosiłabym, żeby przestał biec, żeby na chwilkę się zatrzymał. Żeby docenić te drobne chwile, które się ma. Bo tak naprawdę te wszystkie chwile spędzone przy drugim człowieku, one są naprawdę wyjątkowe. Hospicjum to nie jest miejsce umierania ludzi. Hospicjum to jest miejsce pełne życia. Tu trzeba sięgnąć troszkę głębiej. Przyjdźcie i poczujcie to miejsce, to, co daje spojrzenie chorego.